Cześć, w tym materiale pokażę Ci w jaki sposób korzystać z Jenkinsa i jak zdefiniować swój pierwszy pepline. Jaki jest plan na dzisiaj? Przede wszystkim pokażę Ci, jak uruchomić Jenkinsa na naszej lokalnej maszynie. W następnej kolejności zbudujemy aplikację w Spring Będzie to bardzo prosta aplikacja, ponieważ chcemy się tutaj skupić tylko i wyłącznie na Jenkinsie i korzystaniu z niego. Dlatego, w ramach aplikacji w Spring napiszemy zwykłego Hello Worlda. Dopiszemy do tego jakiś test, po to, żebyśmy mieli zaplecze, które będziemy mogli, będziemy mogli wykonywać w naszej aplikacji i dokonywać jej testów. Oraz finalnie będziemy chcieli uruchomić naszą aplikację w Spring Boot na serwerze, jakim jest Heroku. Więc za to wszystko, za ten cały proces budowania aplikacji, testowania aplikacji oraz wrzucenia aplikacji do Heroku będzie odpowiadał Jenkins. Więc będzie to taki klasyczny przykład continuous delivery, gdzie aplikacja, gdzie Jenkins będzie automatycznie sprawował, sprawował kontrolę nad tym, czy aplikacja się buduje, czy aplikacja się testuje prawidłowo. I jeżeli tak, to zostanie ona automatycznie wdrożona na serwer. Ok, to bez zbędnego przedłużania zaprośmy głównego bohatera na scenę, jakim jest oczywiście Jenkins. Ok, zaczynamy pracę z Jenkinsem. Zaczynamy od właśnie pobierania go. Mamy tu bardzo wiele sposobów na uruchomienie Jenkinsa. Można od razu uruchomić go w chmurze, można również pobrać gotowego wara i tą paczkę uruchomić w naszym komputerze. Jednak to jest takie podejście, no my jesteśmy profesjonalistami, nie ma co ukrywać. Więc najbardziej takim zalecanym sposobem, jeżeli chcemy go uruchomić na swojej maszynie, jest wykorzystanie Dockera. Więc przejdźmy do tego przykładu z Dockerem, jak go uruchomić. No i tutaj mamy przykład, jak uruchomić Dockera. Dobra, więc mamy tutaj ostatnią wersję stabilną. Jeżeli wcześniej nie pracowałeś, nie pracowałeś z dockerem, to nie ma się czym przejmować. Ja pod tym materiałem linkuję materiał do dockera, w ramach którego objaśniam, czym jest docker i jak korzystać z dockera. A teraz już skorzystajmy z gotowych poleceń, jakie mamy. Więc przechodzę do CMDK i uruchamiam, pobieram ostatnią wersję. Dobra, tu mi się ostatnia wersja zaciąga, a warto jeszcze jest przyjrzeć się dokumentacji, jak w ogóle korzystać z Jenkinsa. Więc przechodzę do dokumentacji i widzimy, że żeby uruchomić się w najprostszy sposób. W najprostszy możliwy sposób Jenkinsa wystarczy wykorzystać tą komendę. Ok. Więc mam tę informację, że obraz jest już aktualizowany. Wcześniej miałem go pobrany, dlatego tutaj to trwało u mnie bardzo krótko. Nie skopiowałem kopiuję. Okay. no i teraz właśnie mi obraz się uruchamia i tutaj z tego, co widzę, będę miał go uruchomiony na porcie 8080. E, mamy tutaj również informację, że aplikacja wystartowała prawidłowo, no i jeszcze jest hasło, hasło, tajne hasło, które trzeba znać. No i przechodzę teraz do localhost 8080. I teraz prosi nas o hasło. Tutaj mamy informację, że hasło jest, znajduje się w tym katalogu, ale również w momencie startu mamy informację, że jest ono takie, jak tutaj widzimy, więc je tylko i wyłącznie przekopiowuję. Kontynuuj. OK? No i teraz mamy możliwość, e, możliwość instalacji. Jeżeli jesteśmy początkującymi użytkownikami, nie mamy wiek, wielkich oczekiwań wobec Jenkinsa, no to możemy sobie uprościć instalację i skorzystać z domyślnych e, wtyczek. Dobra, niech te wtyczki nam się instalują. Ta e, instalacja może potrwać kilka, kilkanaście minut. Dlatego też, e, żeby nie tracić czasu, to od razu przejdę do środowiska programistycznego i zacznę tworzyć aplikację w Springu, e, którą w następnej kolejności będę chciał uruchomić. E, więc będzie to. Jenkins, Jenkins, Spring, Example. Ok. Dodam tylko i wyłącznie web. Zrobimy jakiegoś hello worlda i dopiszemy fragment testu do niego. Musimy mieć jakieś aplikację, która będzie się nam kompilowała, oraz test, który będzie sprawdzał poprawność naszej kompilacji. Naszej aplikacji, na dobrą sprawę. E, dobra, to co? Mamy tutaj aplikację. Nie będę tutaj za bardzo wchodził w szczegóły, żeby się rozpisywać naszą aplikacją. Eee, będę tylko tworzył tylko i wyłącznie get mapping, prosty endpoint, który będzie mi wzracał eee, EluWina. EluWina byku. To jest moja prosta aplikacja, moja zaawansowana aplikacja, co ja mówię prosta, zaawansowana aplikacja i teraz będę chciał napisać test do tej aplikacji, więc przejdę do testów. I teraz tak, jaki by tutaj test napisać? No, będę chciał przede wszystkim sprawdzić, czy jeżeli się odwołam do localhost 8080 i pod głównym endpointem, czy będzie taki napis LUV na byku. Dobra, no to co, napiszemy test. Na początku tutaj dodam MockMvc. MVC, Autoconfigure. MockMvc. MVC. Mock MVC, dobra. Oczywiście jeszcze tutaj wstrzyknę Mock MVC, czyli AutoWired Mock MVC, dobra. Powyżej go od razu konfiguruję, żeby był gotowy do użytku, a w tym miejscu tylko i wyłącznie go wstrzykuję. I teraz w teście będę, będę chciał oczywiście tego Moka wykorzystać. Zmienię tylko nazwę tekstu should return default message, dobra, i teraz tak, odwołuję się oczywiście do mojego mocka, i co ja będę chciał, this mock MVC perform, i teraz zdefiniujemy, co chcemy odpytać, z wykorzystaniem metody get odpytuję główny endpoint, w następnej kolejności, co chcę zrobić? No Chcę w pierwszej kolejności w ogóle wyświetlić, wypisać to, co się zadziało, czyli będzie print. Print. W następnej kolejności, ja się spodziewam, że mój rezultat, który ja wyświetlam, będzie miał status OK, czyli status. Status. Is OK. Brakuje mi tutaj importu jeszcze. Is OK. Is OK. I jeszcze się spodziewam, że mój content, który otrzymam, jest taki sam jak ten, który mam zdefiniowany w tym miejscu. Ok, dobra, tu jeszcze mi brakuje, e, tak, czoła. No i teraz napisałem piękny test. Mam napisany piękny test. Mam napisaną aplikację, która e, zwraca mi LUV na byku oraz test, który wypisuje zawartość, w następnej kolejności sprawdza, czy status jest OK i o, finalnie porównuje, czy ten content, który jest zwracany przez API, jest dokładnie taki sam, jak tutaj e, uwzględniony w tym miejscu. E, nawet tego testu nie uruchamiam, ponieważ za to będzie odpowiadał mi Jenkins. Ja po prostu ten e, rezultat od razu e, wypchnę do repozytorium, więc od razu VCS, Sher podjęć on GitHub. OK. szeruję. Dobra, mam teraz wypchnięty do GitHuba. Jeszcze nie. Tutaj jeszcze muszę napisać, co chcę wypchnąć. Oczywiście klasy, wypycham również zasoby, wypycham również testy. No i oczywiście plik pom. OK. dobra. Więc tutaj już projekt mam szerowany na GitHubie. Od razu przejdę do niego. A w tym samym czasie przejdę jeszcze do naszej aplikacji. Tutaj skopiuję nazwę, ponieważ ja będę chciał to wszystko uruchomić w ramach Heroku. Dlatego też w ramach Heroku muszę utworzyć nową aplikację. Niech będzie się nazywała w ten sposób e region Europa. OK, i mam już napisane e mam już przygotowaną e nowy, e nowe miejsce, gdzie będę mógł wrzucić na moją aplikację. E i tyle na tą obecną chwilę. Przejdę jeszcze tutaj do zobaczenia, co się stało w momencie, kiedy mój Jenkins już się uruchomił. Widzę, że już mój Jenkins działa prawidłowo, dlatego też mogę skonfigurować hasło pierwszego administratora. No to profesjonalnie, niech będzie to admin. Hasło admin raz, dwa, trzy, hasło raz, dwa, trzy, admin hasło. No i niech będzie. Dobra. Niech to działa mi oczywiście na localhostie. Zacznie korzystać z Jenkinsa i teraz tak, możemy uruchomić nowy projekt, więc zaczynamy od tego, od zdefiniowanego no nowego projektu. Niech to wszystko nazywa się mi się dokładnie w ten sam sposób, żeby miał spójność w projekcie i definiuję swój pierwszy pipeline. Co to jest pipeline? W ramach pipelineu mogę zdefiniować ciąg akcji, które będą wykonywane przez joba Jenkinsowego. A mówiąc po polsku, jest to zbiór akcji, które mogę definiować w ramach po prostu czynności, które ma wykonać za mnie Jenkins. No, i to tak jak Ci powiedziałem na początku, w pierwszej kolejności będzie to skompilowanie aplikacji, sprawdzenie, czy w ogóle aplikacja się buduje, kompiluje. W następnej kolejności będę chciał sprawdzić, czy aplikacja mi się testuje, czy testy przechodzą. No, i finalnie, jeżeli wszystkie poprzednie kroki zakończą się sukcesem, to będę chciał aplikację wdrożyć na mój, mój, mój konto na Heroku. E, dobra, i teraz tak mamy dwa podejścia do zdefiniowania pipeline'ów. Pierwszą z nich jest zdefiniowanie właśnie e, w ramach pipeline e, script. No, i to mogę właśnie nawet wykorzystać kilka przykładowych sampli. Nawet mam tutaj przykład z Maywena, co mnie bardzo cieszy, na pewno go częściowo wykorzystam. Albo również mogę wykorzystać plik, który będzie znajdował się na moim, w moim projekcie. Żeby coś takiego zrealizować, to ja muszę zdefiniować, gdzie się znajduje moje repozytorium. Więc tutaj teraz podaję repozytorium URL. Proszę bardzo, podaję swoje repozytorium. No i teraz muszę jeszcze podać na którym branchu będę chciał dokonywać zmian będzie to branch master na dobrą sprawę innego nawet nie ma i jeszcze tutaj gdzie się znajduje mój plik który, który zawiera konfigurację więc tutaj muszę zdefiniować jeszcze Jenkins file który będzie dokonywał z mojej będzie definiował jakie czynności mają się zdefiniować wykonać w ramach pipeline'u oczywiście tak jak ci powiedziałem są dwa podejścia obie podejścia mają swoje wady swoje zalety czasami nie chcemy umieszczać wraz z projektem naszych plików które będą definiować pipeline'y, czasami jeżeli to jest open source, to jest to nawet zalecane. Tutaj podejścia są różne. Ja wykorzystam to podejście, gdzie sam definiuję swój Jenkins file, czyli muszę w swoim projekcie zdefiniować jeszcze dodatkowo plik, jakim jest Jenkins file. Dodaję go do śledzenia i oczywiście ja się troszkę posłużę tym, co tutaj podpowiada mi hello world example, skopiuję to. Dobra? I teraz tak w pierwszej kolejności będę wykonywał czynności, które będą pozwalały mi na wykorzystanie tuli. Ja będę chciał wykorzystywać mój tool z mavena. Oczywiście, jeżeli chodzi o te tule, to tutaj widzimy, że M3 to jest nic innego jak nazwa dla mojego mavena, który będzie wykonywany, wykorzystywany do budowania projektu. Ja oczywiście muszę się upewnić, jaka jest nazwa wykorzystywana w ramach konfiguracji. Więc przejdę jeszcze do konfiguracji, globalne narzędzie do konfiguracji i tutaj mam informację na temat Mavena. Tu nawet nie ma zdefiniowanego Mavena, więc tutaj e, zdefiniuję go jako M3, tak, żebym ja mógł wykorzystywać tą nazwę w ramach mojego Pepline'u. Więc tutaj dodaję M3 i zapisuję zmiany. tak, upewnia się, że rzeczywiście ta zmiana nastąpiła, więc e, tutaj mam jeszcze Mavena. I widzę, że rzeczywiście to jest M3. Dobra, więc mam już zdefiniowanego M3. Od teraz mogę się posługiwać tym aliasem. I teraz będę wykonywał czynności, które chcę realizować w ramach mojego projektu. To jest raczej mi już niepotrzebne. O, skupmy się w tym momencie na stepsach. Tutaj łatwo się pogubić, dlatego trzeba pilnować klamry. I teraz tak, pierwszym moim etapem będzie budowanie. I teraz muszę wykonać, niedobrze, że usunąłem, za dużo usunąłem, ponieważ ja mogę teraz wykonać komendę, która będzie się działa w momencie budowania mojej aplikacji. Więc to będzie nic innego jak mvn clean compile. Taka komenda mavenowa służy nam do przebudowania projektu, wcześniej jeszcze e, usunięcia wszystko z, kat z katalogu roboczego następną moją komendą, następnym moim stage'em na dobrą sprawę. Zdefiniujmy kolejnego stage'a, ponieważ tu mamy już jeden step, kolejnym moim e, stage'em. E, stage to jest nic innego jak krok, tak? Czyli w kroku pierwszym proszę bardzo zbuduj mi aplikację, e, e, sklinuj ją, skompiluj. W następnej kolejności, e, coś mi tutaj się rozjechały, tak, tak, tak. I teraz w następnym kroku proszę przetestuj. Tutaj nazwę ten stage test. No i żeby coś takiego zrealizować, no to piszę test. OK. A finalnie będę chciał, aby wykonał się deploy. I żeby zrealizować deploy, to odwołuję się do MVN heroku deploy. Skąd taka komenda? To wynika z dokumentacji technicznej, jakiej, jaką dostarcza nam Heroku. Tutaj Heroku nam udziela wskazówek, co trzeba konkretnie zrobić w projekcie, abyśmy mogli z poziomu Mavena bezpośrednio wrzucić to, to do repozytorium. E, musimy się zastosować do tych kroków, przede wszystkim zdefiniować plugin, i to będziemy realizować w pliku, oczywiście, POM. Ja tutaj pozwolę sobie na skopiowanie, że dodaję do sekcji plugins nowy plugin. Dodaję do sekcji Plugins nowy plugin. OK, to jest właśnie ten plugin. W ramach tego pluginu muszę jeszcze skonfigurować nazwę dla mojego pliku. Nie mojego pliku, tylko na dobrą sprawę dla mojej aplikacji. A moja aplikacja musi być zgodna z tym, co zadeklarowałem w ramach tutaj nazwy mojej aplikacji na Heroku, czyli ona się nazywa Jenkins Spring Example. Proszę bardzo, podaję Jenkins Spring Example. No, i teraz jeszcze zgodnie z dokumentacją, finalnym krokiem jest zdefiniowanie e, polecenia, które ma się wykonać w momencie uruchomienia. Więc definiuję kolejny krok. E, I teraz tak, podstawowym poleceniem, które będzie nam służyło do tego, żeby uruchomić aplikację, jest oczywiście Java minus jar i nazwa naszej aplikacji. Więc wykonajmy to. Java. Tutaj powiększę, żeby było wi widoczne. Java e, minus. Jar i nazwa aplikacji. Tylko teraz tak, żebyśmy tutaj nie, nie pisali na sztywno nazwy naszej aplikacji, to możemy oczywiście się posłużyć zmienną, zmienną, którą mamy w projekcie. Oczywiście, jeżeli byśmy zbudowali naszą aplikację, to ona domyślnie zbuduje się w katalogu target. Więc na początku piszemy katalog target. Target, ukośnik i teraz odwołujemy się do zmiennej, która będzie przechowywała nam nazwę naszej aplikacji. No, i to będzie nic innego jak projekt. Build i teraz final name. O, final name, jar. Dodatkowo jeszcze będziemy musieli wskazać port, na którym znajduje się nasza aplikacja. Również musimy dodać flagę, która będzie przechowywała nam informacje, będzie wskazywała serwerowi serwer port. Na jakim porcie, gdzie to ma być uruchomione? Chodzi o to, żeby dokonać mappingu, żeby aplikacja na Heroku nie uruchamiała się na konkretnym porcie, tylko od razu bezpośrednio pod danym pod adanym adresem. No i tutaj również możemy wpisać na sztywno ten port, no ale znacznie profesjonalnie będzie użyć po prostu port, która będzie nam przekazywała informacje na temat użytego portu. Tutaj mi się jeszcze czepia. Aha, dobra, bo ująłem to w złych klamrach, w złym znaczniku. I teraz tak, jeżeli chodzi o te, te wszystkie nazwy, możesz je łatwo podejrzeć. Tutaj są przechowane w informac informacje na temat projektu. To są zmienne, które są dostarczane wraz z naszym systemem budowania, w tym przypadku jest to Maven. I również mamy te informacje na temat projektu, jaki jest katalog główny, jaki powstaje artefakt. Żeby po prostu nie, nie pisać na sztywno tych nazw, tylko od razu możemy się odwołać do zmiennych. E, ok, dobra, więc mamy już naszą aplikację skonfigurowaną w taki sposób, że mamy zdefiniowane, co ma się wykonać. W ramach polecenia Haroku Deploy ma się wykonać dokładnie to, co mamy ujęte w tym miejscu, czyli będzie aplikacja starała się nam e, zbudować i jeszcze wdrożyć ją. Ja jeszcze dodam wcześniej klina, żeby oczywiście to było czyste, e, czysty katalog target e, i co. No i teraz tą aplikację jeszcze raz musimy spuszować oczywiście. Commit. push. Dobra? Commit and push. Aplikacja spuszowana. jest już na repozytorium. To co? Przechodzimy jeszcze musimy, aha, jeszcze bardzo ważna rzecz, która również wynika z dokumentacji. Musimy, musimy dodać zmienną, która będzie przechowywała nasze Heroku API key. Coś takiego musimy zrealizować. Oczywiście byśmy mogli to dodać do naszego projektu, tylko pamiętajmy, jeżeli dodajemy to do naszego projektu i byśmy tutaj przechowywali tam informację w pliku, na przykład Jenkins File, to każdy, kto wejdzie na nasze repozytorium, to będzie mógł zobaczyć tą zmienną. A my na przykład nie chcemy, żeby na przykład nasze tajne hasła, tajne e, rzeczy, które nie chcemy, aby były udostępnione na zewnątrz, e, były przechowywane w sposób jawny. Dlatego też powinniśmy zdefiniować w Jenkinsie e, zmienną globalną na przykład, która będzie ja, ja mam po wersję polską, Zapomniałem nie ustawiłem tego w, w trakcie instalatora, e, dlatego też tutaj czuję ten ból, że odwołuję się, korzystam z wersji polskiej, e, ale już dobra, zostawiamy przy tej wersji polskiej. E, ikonki są po prostu od wersji Hudsona, czyli jednej z starszych dystrybucji Jenkinsa. Nic się tutaj naprawdę nie zmieniło, więc po ikonkach można dojść, zobaczyć, co tu się stało. I teraz tak, musimy zdefiniować zmienną e, środowiskową, która będzie dostępna dla naszego projektu. E, Zobaczmy, zmienne. Tak, zarządzaj Jenkinsem i to powinno być, skonfiguruj ustawienia globalne i ścieżki. Więc tutaj jest dobre miejsce. I teraz powinniśmy poszukać sekcji, która umożliwi nam na dodawanie zmiennych środowiskowych. Ale nie widzę jej w tym miejscu. Jeszcze zobaczmy globalne narzędzia. Nie, tutaj mamy same narzędzia. Skonfiguruj system. Tu powinno być. Eee, tak, zmienne środowiskowe dodajemy. Teraz tak podajemy nazwę naszej zmiennej środowiskowej i jeszcze musimy zdefiniować dla niej wartość. A to było gdzieś w kącie Heroku, o ile dobrze pamiętam. Przejdźmy tutaj do konta Heroku. Zobaczmy, zobaczmy w ustawieniach account settings i tutaj mamy informację API. Key. To jest ta wartość. Więc kopiuję ją i przekazuję ją w tym miejscu. Dobra, zapisuję oczywiście. I teraz już mamy w pełni skonfigurowany projekt. Tak się jeszcze upewnię, czy wszystko w ramach niego jest dobrze zrealizowane. Nie, nie zapisałem tych zmian. Czyli jeszcze raz, muszę ustawić, że ja będę mój projekt pobierał z repozytorium. Zgadza się. I teraz tak, branch master. Tutaj, oczywiście, Jenkins file. Ten Jenkins file będzie brany pod uwagę, żeby przebudować projekt. Zapis, zapisz. I teraz już mam gotowy projekt. I teraz ten projekt widzę w dashboardzie. Widzę, że tutaj jest wszystko ok. Ikonka szara oznacza mi, że jeszcze projekt nie był ani razu uruchomiony. Dlatego też uruchamiam projekt. Dodano do kolejki. I już widzimy, że tutaj jeden z jobów wykonuje i się wykonuje. I możemy śledzić jego postępy. Przejdźmy do niego. Zobaczmy, co tu się dzieje pod spodem. I mamy informacje na temat Stage, tak? Czyli na początku jest pobierana informacja na temat, na temat tego, co się będzie wykonywało. W następnej kolejności wykorzystywane są narzędzia. Tutaj przychodzi proces dobudowania, czyli sprawdzamy, czy projekt się w ogóle buduje. Na chwilę obecną ten projekt trwa. Możemy nawet zobaczyć, co tutaj się na dobrą sprawę znajduje w logach. Może poczekajmy, aż zakończy. O, już zakończył. I... Jest pomyślny, dlatego jest na zielono. Przechodzi w tym momencie do testów. Testy trwają, a zobaczmy, co tutaj się stało. Widzimy tutaj, że jest proces budowania, i mamy informację Build Success. Przejdźmy do testów. Widzimy, że testy przeszły prawidłowo. Możemy również zobaczyć testy, jakie się wykonały. O, mamy tutaj informację, że został odpytana metoda GET, czyli na głównym naszym endpoincie. No, i oczywiście status mamy 200. No i body to jest LUV na byku. Tak więc nasza aplikacja działa prawidłnie. I oczywiście teraz najważniejsza rzecz, czyli deploy. Czyli deploy się powiedzie. Ten proces pewnie będzie dłuższym procesem. Zaraz zobaczymy, co tu się stanie. Chwila prawdy. Trwa, 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 jeszcze trwa. Emocje, emocje są. I teraz tak, ja wierzę, że to się uda, ale jeszcze zróbmy taki przypadek, że w naszym kodzie widzimy, że tutaj mamy eluwina byku, a schrzańmy ten test celowo. Tak, czyli będzie niezgodny. Ten, ten e, zwracany element będzie niezgodny z tym, co będziemy mieć tutaj. Coś innego zupełnie napiszemy. Jestem DevOps. Tak, skoro już tutaj piszę takie zaawansowane aplikacje, gdzie wykorzystuję pipeline'y, No to jestem DevOpsem. Poczekajmy w pierwszej kolejności, żeby w pierwszej kolejności, żeby ten kod, który my napisaliśmy, został wdrożony w ramach Heroku. No i odpalamy. Zobaczymy, już ponad minutę trwa, ale jest na zielono, więc możemy przejść do logów. Zobaczmy, co tu się stanęło. Na sam dół. I widzimy, że aplikacja została uruchomiona pod tym endpointem. Yeah! Zobaczmy, czy ona działa prawidłowo. Elu na byku, więc wszystko działa prawidłowo. Cały nasz ten e, pepline przeszedł prawidłowo. Jak tutaj widzimy, wyjdź, o. I teraz nawet jak przyjdziemy do Jenkinsa, to jest tutaj wszystko, stabilność 100%, przeszło, testy nam przeszły, e, budowanie nam przeszło e, i deploy nam przeszedł. A teraz zróbmy taką aplikację, że tutaj spodziewamy się, że jestem DevOpsem, co jest niezgodne z tym, co mamy tutaj napisane. Więc jak wdrożymy taką aplikację, Added incorrect. Dodano nieprawidłowy test. Dobra, push. Dobra, puszuje się. I teraz tak, jeszcze raz będziemy chcieli tą aplikację przebudować na Jenkinsie. Oczywiście, joby można będzie automatyzować, żeby na przykład za każdym razem, jak wykryje zmianę, żeby się ten job uruchomił, albo na przykład codziennie o drugiej w nocy, kiedy nasza aplikacja nie ma wielu użytkowników, można wykonać ten job ponownie. Ale w każdym razie, już tutaj widzę, że push mi poszedł, więc jeszcze raz przejdę przez proces budowania tej aplikacji. Uruchomił się właśnie job, jest tutaj budowane. Ja nawet mogę podejrzeć, co się stało. Więc mam informację, że ten job mi się buduje, właśnie w, y, poprzedni job wyglądał w ten sposób. Mam nawet porównywalne czasy, a w tym momencie o, doszło do takiej zmiany, gdzie y, na pewnym etapie. Doszło do po prostu nieprawidłowości. Testy mi nie przechodzą. Testy mi nie przechodzą, więc dlatego też aplikacja nie zostanie wdrożona na serwer. Więc wówczas, jeżeli aplikacja nawet się buduje, ale testy nie przechodzą, to jest jakieś zagrożenie, że ona działa nieprawidłowo. Może to być jakaś wersja niestabilna, dlatego też dla pewności e, zrobiliśmy taką, zdefiniowaliśmy taki pipeline, który nie pozwoli na wdrożenie aplikacji, mimo tego, że. Buduje się ona prawidłowo. Może też tak e, dojść do takiej sytuacji, gdzie projekt będziesz budował z jakimś większym zespołem. Najczęściej tak się realizuje ze swoim, na przykład kolegą w najbliższym otoczeniu, no i na przykład zbudujecie aplikację, ale będzie ona się nie budowała, e, będzie ona e, testy nie będą przechodziły. Wówczas takiej aplikacji można posądzić, że jeżeli nie przejdzie którejś ze stepów, jest ona niestabilna, dlatego też jej nie wdrażamy na serwer. Ok, dobra, myślę, że tym materiałem udało mi się Ciebie uświadomić, jak można w łatwy sposób Automatyzować cały ten proces budowania, testowania. E, zwłaszcza to się przydaje w pracach zespołowych, no i również tutaj, tak jak powiedziałem Ci, jest to klasyczny przykład Continuous Delivery. Więcej na temat Continuous Delivery przeczytasz również z mojego artykułu, który znajduje się pod tym materiałem, jak i również kod źródłowy tej aplikacji, również widzisz, że jest na repozytorium, e, również go podlinkuję. Jeżeli chcesz zobaczyć, jakie wyglądał mój Jenkins file, no to również możesz ściągnąć i zastosować to w swojej aplikacji. Ok, tyle ode mnie. Proszę cię o zostawienie. Łapki w górę na kanale oraz suba, jeżeli ten materiał Ci się podoba. Tyle ode mnie. Trzymaj się, pozdrawiam, cześć!